Siemanko, witam. Tu Krzysztof, nowy prowadzący. I witam Was w już drugim sezonie szkoły pełnej dramy. Bo to szkoła pełna dramy, nie żadne fatałachy. Wszyscy chcemy mieć święty spokój, lecz nie da się, gdy tu wszędzie dużo dramy. Na wakacje by się chciało, lecz tu leży martwe ciało. Każdy odpada, tylko jeden wygrywa. Nerwica jest na dzień codzienny. Wszyscy w szkole się znamy i nawzajem nienawidzimy. Tu są kujony, a tam są patusy i inne gnomy. Szkoła pełna dramy, to niesamowite miejsce, gdzie dostaniesz tak presji. No i nerwice, no i nerwice, no i nerwice. Zadania są okropne, a ludzie jeszcze gorsi. Drużyny nie zawsze są dwie. I to jest nasz problem i każdy to wie. Mamy tutaj szkołę, no i dwa parasole. Tańczymy jak Hanna Montana. Wchodzimy do rynku i kolejna wygrana. Wszyscy w szkole się znamy. Witam, tu Krzysztof, nowy prowadzący szkoły pełnej dramy. Gdzie w nowym sezonie uczniowie będą w nowej szkole, bo poprzednia została wysadzona. W nowej szkole uczniom będzie ciężej, bo nie jest do końca wybudowana. A teraz poznajmy pierwszego ucznia. No siema, to ja, Kamil. Możecie mnie kojarzyć ze specjału pierwszego sezonu, lubię chodzić na ryby i ogólnie chillować bombę. Witam, jestem Leon, jestem starszym bratem Aleksandra, chodzi o Olka, nie lubię się chwalić i nie lubię się zbytnio pokazywać w różnych programach, ale rodzice mnie namawiają. O hejka, tutaj Siłka, możecie na mnie mówić Les, lubię gry, anime i dobrze się bawić. Jess, to ty? Leon, to ty? Ale fajnie, że się widzimy. Wiesz co, musimy pogadać i to sporo. Ci i Gicho. Porozmawiacie sobie, jak każdy z uczniów się przestawi. Witam, jestem waszą lokalną wróżką Hanią. Mogę wam powróżyć jak chcecie, albo wyjąć karty Tarota. Hejka, to ja, Kasia, ale fajnie tu być. Oglądałam pierwszy sezon chyba tyle razy i teraz tu jestem, ale się cieszę, a i tak jestem siostrą Joanny, tej wiedźmy. Cześć, jestem Paweł, jak widzicie jestem na wózku, ale nigdy się nie poddaję, również chodzę na siłownię. Eloszka kokoszka, tu Stella, jestem bardzo rozrywkowa i zabawna. Pracuję jako klaun i czasami jako akrobatka w cyrku moich rodziców. Mam nadzieję, że mnie polubicie, a teraz do zobaczenia, misiaczki. Co jest, kurwa? Jestem Seba, nie żaden Sebastian czy Sebastianek. Jak ktoś tak na mnie powie, to mu tak pier... mordę, a wy co tak stoicie jak... Pewnie wam się chce wszystkim razem... Dobra, na ragu... Seba, nie przeklinaj tak dużo. To program dla młodzieży. To masz problem, stary. I co mi zrobisz? Bo jeśli nie przestaniesz przeklinać, to z dużą chęcią cię wyrzucę z tego programu. Nie masz psychy. No dobra, tym razem ci odpuszczę, ale następnym razem odpadasz od razu. Ha ha ha, porobiłem typa. Łatwiutko z nim. Siema, frajerzy. Tu wasza modelka, Sara. Jeśli mnie nie znacie, to macie problem. I tak, jestem kuzynką tego Dauna, Krystiana.
I oczywiście to wygram, bo przecież jak mi się nie uda i przegram, to zapłacę, żeby wygrać. Więc to będzie dla mnie mega łatwe. Sayonara, frajerzy. No cześć. Jestem Anita. Ogólnie to lubię jeździć na łyżwach i jak możecie zauważyć po moim wyglądzie, wyglądam tak. Jeśli nie będziecie mnie szanować, to ja was też nie będę. Więc to byłam ja. Nareczka. No cześć. Tu Dariusz. Jestem bardzo unikatowy, bo moje imię się nie pisze normalnie. Dariusz, tylko przez J oraz Z. Szczerze to nie wiem, jak tu się znalazłem, ale na pewno się nadam na ten program. Umiem wykryć kłamstwo, co jest moją taką supermocą. Następnym razem zobaczycie mnie w finale. Jest tu gdzieś jakaś zapalniczka, bo już mam chęć coś podpalić. Hehe. Jestem Mołotow i mam 20 tysięcy lat. Hehe. No dobra, na serio, to mam 22 lata, więc jestem tu najstarszy. Hehe. Czyli to wygram i to z pewnością. Hehe. Szybko idę znaleźć jakieś zapałki czy coś. Hehehehehehe. Jak już się wszyscy się poznaliście i jakieś romanse się szykują. Krzysztof, to tylko przyjaźń. Haha. Teraz chodźmy do nowego autobusu, bo ten jest już starym prykiem. I jeszcze jedna rzecz. Po drodze do autobusu będziecie musieli znaleźć kolorowe zeszyty. Gdy dojdziemy do autobusu, zobaczycie, co one robią. Również po drodze będziecie mogli znaleźć statuetkę immunitetu, która umożliwi wam nietykalność na ceremonii eliminacji. I bym zapomniał, do autobusu mamy 10 km. Ile? No i oczywiście możecie mówić do naszej widowni. Tym razem nie w kibelku, tylko tam, gdzie stoicie, czyli wszędzie. Pamiętam te stare czasy, gdy chodziliśmy do szkoły z Jessiką. Niestety musiałem się przeprowadzić, nasz kontakt został bardzo ograniczony. Nigdy nie zapomniałam Leona. Był moim najlepszym przyjacielem. Super, że znowu się spotykamy. Może nasz kontakt się poprawi? Widzieliście tego słodziaka Leona. Pamiętam tą głupią Jessikę. Chciała go odebrać ode mnie. Teraz będzie czas zemsty. A tak w ogóle, zmieniając temat. Patrzcie, ile mam follow na Insta. 3, od babci, Krystiana Cybała, i ode mnie z innego konta. Widzieliście tych głup... Jakie z nich? Jeszcze ta mała głup... No z nią to będzie łatwo. Ale jestem podekscytowana. Normalnie zaraz wybuchnę. Po prostu jak ta stara szkoła. Nie lubiłem tej Agnes. Co to za imię w ogóle? A tak w ogóle to muszę wam opowiedzieć moją opinię na temat pierwszego sezonu Szkoły Pełnej Dramy. Więc... Podsumowując, to był najlepszy na świecie. O, już 2 followy. Bo Krystian Cymbał mi dał im followa. To mu też dam im followa. Haha, frajer. Moje czakry i trzecie oko mówią, że ci ludzie mają nieczyste duszę oraz są opętani. Muszę się trzymać od nich z daleka. Czas na małą przerwę. Pamiętajcie, żeby zostawić suba i lajka. Teraz wracamy do odcinka. Cześć, blondyna. Chcesz mieć syna? Hi, hi, hi. Mołotow, nie żartuj tak sobie. Bo ja nawet nie jestem blondynką. Ty piaro. Chyba widzisz, że on jest d***i na ten swój głupi łeb. I po pierwsze, on jest na 100% gejem. Więc on cię podrywa, żeby cię zmanipulować. A ty co się tak gapisz? Jeny. Ale ten Seba mnie irytuje. Obym nie była w drużynie z nim. Bo nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Muszę jakoś poderwać tego Leona. Tylko że on się przykleił do tej starej rury, Jessiki. Wymiotować mi się chce. O, idealnie 2 złote zeszyty. Teraz on na pewno będzie mój. Ej, Jess, też czujesz te perfumy? Trochę capią.
Chyba to nie twoje. No nie, to nie moje. No capią i to jeszcze jak. Ała. O, zobacz, żółty zeszyt. Trzymaj, teraz szukamy kolejnego. No nie. Mój plan nie wypalił. Teraz muszę podrzucić jej inny zeszyt. Żebym to ja była z nim, a nie ona. Cześć. Też szukasz zeszytów? Zawału prawie dostałam. No szukam, ale ci nie pomogę, dziwolągu. Oj, my chyba nie będziemy się przyjaźnić. OMG. Zapalniczka. Moja ukochana żona. Chodź do tatusia. Ha 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 ha. Oj. Upsik. Trudno. W sumie to mi się nawet podoba. Ta nowa fryzura. Nie jest ci ciężko być na wózku? Nie chcę być niemiły, ale ja sobie nie wyobrażam być na wózku. I tak szczerze, to bym ci pomógł. Ale wydajesz się strasznie okropny. Z twojej strony było to bardzo, ale to bardzo niemiłe. Lecz wyglądasz na przyjaznego. I nie musisz się mnie bać. Wiem, komu zaufać. I tak, mógłbyś mi pomóc. Bo już mnie ręce trochę bolą. Tak naprawdę. To mnie wcale nie bolą ręce. Bo na siłkę chodzę. Ale, niech chłop wie, jak się dźwiga ciężkie rzeczy. Co? Masz problem? Nie. To zaraz będziesz miał kur... Co jest kurczę? Czemu są dwa różowe? Różowe to dla dziewczyn, tych dzi... Ej, ale ty ciężki jesteś. Czy on musi być taki bezpośredni? Kamil, zobacz, różowe zeszyty. Wiesz co, nie zauważyłem ich, normalnie Amerykę odkryłeś. On powoli zaczyna mnie denerwować. OMG. Czy właśnie z drzewa spadła nerka? Szybko muszę ją złapać, żeby ją później sprzedać. Myślałem, że to będą nerki, a nie te głupie zeszyty. Ej, a gdzie jest Stella? Chyba ją zgubiłem. O nie. Gdzie jest Stella? Potwór spaghetti ją zje. Wciąż się zastanawiam, czemu droga do tego autobusu to las. I tak, zgubiłam się. Ała. Moja głowa. Uf. Już myślałem, że cię coś zjadło. Łap, to zeszyt. A teraz nara. Ha 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 ha. Ale ten mołotow dziwny. Kogoś takiego to jeszcze nie poznałam. Nawet jak gram jako klaun, to nie jestem taka szalona. Halo. Halo. Adi? Słuchaj, przyjadę jednak do programu. Jednak przyjedziesz. To super. Tak się cieszę. To przyjeżdżaj jak najszybciej, kochanie. Do zobaczenia, kochanie. Leon, mam dla ciebie prośbę. No jaką? No, musisz zamknąć oczy. No dobra, już zamykam. Hi, hi, hi. Ejejej, co ty robisz? Hi, hi, hi. Chodź za moim głosem, Leon. Jess, co to za długi pomysł znowu? Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Niespodzianka. Ale super, Jess. Bardzo dziękuję. Dawno nie czułam takiego uczucia. Pewnie dlatego, że poza Leonem nie miałam innych przyjaciół. Gdzie są te zeszyty? Siema, kochanie. A my się znamy, bo cię nie kojarzę. To znaczy się poznaliśmy pół minuty temu. Karty Tarota powiedziały mi, że jesteśmy dla siebie przeznaczeni.
No okej. Dariusz, masz zeszyt. Od teraz mamy sojusz. O ty żmijo lafieryńska. Toż z niej lafierynda. Oj, zemszczą się. Zapłacisz za to żmijo. Pewnie się pytacie, czemu tak się zachowałam. Potrzebuję sojuszy, żeby wyeliminować tą starą rurę, Jessica. Wtedy Leon będzie mój. Seba. Przepraszam cię bardzo, ale czy ty musisz wyrzucać te wszystkie zeszyty, które nie są niebieskie? Już kilka ludzi dostało. Ty jesteś niebezpieczny, chłopie. A weź się. No żeż ile można ględzić? No w końcu. Niebieski zeszyt? Nie wytrzymam. Też mam niebieski zeszyt. No żeż, czy ja muszę być sto... być w drużynie? Serio nie żartujecie sobie, że mnie dostaniecie w... Czy tylko ja muszę zawsze mieć takie beznadziejne życie? Najpierw miałam depresję. Teraz to. O szatanie z duszy nieczystej, przywołaj dla mnie tu różowy zeszyt. Hanna dziękować demonowi. Widzicie? Tak to się robi moje bankomaty, znaczy klienci. Przywoływuje się demony, a nie jakieś modlenie czy coś w tym stylu. Ja wierzę w moją wiarę. Demonizm. Wierzenie, że szatan jest naszym twórcą i właścicielem. Ej Jess, zobacz. Chyba widzę tam autobus. No jasne, że widzę. Ej, tam jest ktoś na czerwono ubrany. Czy to jakiś nowy stażysta? Dobra Jessica, szybko biegniemy tam lepiej. No w końcu jesteście. Tylko na was czekaliśmy. I tak, to ja Adi. Wcześniejsza prowadząca szkoły pełnej dramy. Tym razem będę stażystką, a Krzysztof jest prowadzącym. Dobra uczniowie. Wsiadajcie do autobusu. Gdy wszyscy się usadziliście. Sara też mijo. Jak mogłaś usiąść z Dariuszem, ty lafieryndo? To powiem wam, co robią zeszyty. One oznaczają wasze drużyny. I niespodzianka. Nazwy drużyn wymyśliliśmy ja i Krzysztof, bo czemu nie? A więc, drużyna żółta, to od dziś. Spocone kujony. Drużyna niebieska, to od dziś. Ogromne patusy. A drużyna różowa, to... Hobbit horsiary. Teraz możecie się cieszyć nazwami swoich drużyn. Życzę powodzenia w przyszłych zadaniach. Tak długo szukałam różowego zeszytu po krzakach. Bo różowy to mój ulubiony kolor oczywiście. No i ja również jeżdżę na hobby horsie, więc idealna nazwa drużyny. W sumie to nie musiałam tak po krzakach szukać, bo spadł mi z nieba. Pewnie Seba wyrzucił, bo on nienawidzi różowego... Gnom. Przepraszam bardzo. Czemu moja drużyna nazywa się Spocone Kujony? Przepraszam, ale czy ja wyglądam wam na kujonkę? No chyba nie. Aha, od dziś jestem ogromnym patusem. No ciekawie. I tak przyznam szczerze, Mołotowi to bardzo pasuje. No żeś kurczę. Czemu muszę być w drużynie z idiotką, Menelem i wielką panią Glendą? Czy wy jesteście poważni? Nie wytrzymam. To się dzieje naprawdę, czy ja mam znowu jakieś omamy? Czekaj, czekaj. To jakie są drużyny? Spocone kujony to Leon, Jessica, Sara i Dariusz. Ogromne patusy to Stella, Seba, Anita i Mołotow. A hobby horsiary to Kamil, Hania, ja i Paweł. Ale super te nazwy wymyślili z Adi i Krzysztofem. Ciekawie, kto pierwszy odpadnie. Słuchajcie, uczniowie.
Mamy małą awarię autobusu. Musimy szybko jechać na stację. Bo mamy mało paliwa i inaczej nie dojedziemy do szkoły. Wszyscy chcemy mieć święty spokój, lecz nie da się, gdy tu wszędzie dużo dramy. Jeśli chcecie, to możecie iść sobie kupić hot doga czy coś. Możemy sobie kupić hot doga. To super, już biegnę. Przynajmniej mógłby się zapytać, czy też chce. Ale dobry ten hot dog. A mi wziąłeś hot doga? Nie, po co miałbyś ci kupować hot doga, jak chcesz, to sobie pójdź i kup tego hot doga. Jeny i już problem robisz. Haha. Mówiłam, że się zemszczę. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha.